Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i chociaż się nie spodziewałem, że tak szybko do tego dojdzie, to widzimy się dzisiaj znowu w grze Inscription. I dziś, oto w tym momencie, będziemy rozpoczynać przygodę, nie wiem jak długą, ale z Casey Smodem. Tak więc zarzucamy, zobaczymy co to jest i czym się to je. Poza tym, że słyszałem dużo pozytywów i... O! Wygląda to inaczej. Unlocks cards. Okej. Starter decks. Okej. Z tego co widzę, to chyba Casey Mode będzie opierał się na... Jak to się nazywa? Na trybie tym z aktu drugiego. Dobra. Bez haka. A nie dostajesz, nie zaczynasz gry z hakiem rybackim? A nie możesz przemieszać kart? Możesz mieć jeden mniej w plecaku. Wiecie co, może to jednak będzie takie typowe? Aż skóry trapera kosztują więcej. Okej, dobra, czyli... Chyba będzie to na bazie... Jednak aktu pierwszego, a póki co jeszcze devlogi, których też nie mogę przejrzeć. No cóż, dziwnie cicho. Ale dobra, skoro nic więcej nie ma, no to ani jeszcze staty. Zero wszystkiego. Po prostu może nowy przebieg i zobaczmy. Z floppy disk Casey Mode loading. Challenge level. Po prostu nie do końca rozumiem o co chodzi, ale tak, w sensie może weźmy sobie brak po prostu weźmy po prostu brak tej kończynki, jakoś z tym przeżyjemy i zobaczmy co to będzie. Poza tym, że jest znowu ta ikonka kasetki i... Dwie skóry? Stout, który wygląda inaczej? Wolfrock i wilk. Okej, czyli to jest... Dosłownie akt pierwszy, tylko taki... Bez słów? Chyba nie rozumiem. Teraz tylko jedna rzecz, czy to była 11, czy to była 12. Okej, czyli kod zadziałał jakiś 166. Czy 116. Powiem szczerze, chcę to posprawdzać, bo nie wiem czego się tu spodziewać, a no jak już tu jestem, to chcę po prostu odkryć jak najwięcej rzeczy. 166 i co to? Peculiar hexagon, czy jakiś hexagon, znaleźliśmy jakieś coś po prostu. I... tak, no i cóż, nie wiem co więcej to procentuje, przy okazji wybaczcie za to, co tam się stało, ale musiałem kichnąć. Okej. 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 Można zmieniać wygląd figurki. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek zastosowanie. Chyba nie. Ale dobra, powiedzmy, że wezmę tak i... Gdzie to było to, co miałem przed chwilą? Dobra, takie może być. I... no. Ta jedna. Przywołuje wspomnienia. Wow. Okej, powiem wam szczerze... Nie rozumiem o co chodzi.
Dobra, zostawmy po prostu jak to jest. Na razie nie przejmujmy się tym, można. Jeśli są jakieś sekrety, to odkryjemy kiedy indziej. No i przy okazji jeszcze ważna rzecz, trzeba poklikać w to. Tutaj kluczyka nie mamy. Tutaj nic nie zgasimy, tu chyba nie ruszymy. Czaszka nic nie ma. Globus nic. Okej. A chwila, jeszcze było coś jeszcze? Chyba musiała być jeszcze jakaś godzina, mi się wydaje, ale już nie pamiętam. Dobra, mniejsza, nie siedźmy tutaj za dużo, po prostu rozpocznijmy rozgrywkę, bo tak siedzę, grzebię i nawet nie wiem, co mnie tu czeka. Poza tym, że... mamy już handlarkę, która chce zobaczyć skóry. Okej, czyli tak, mamy w takim wypadku dwie skóry, które możemy już przehandlować na jakieś stwory i... Od czego bym chciał w sumie zacząć, to tak, kota na pewno z chęcią przyjmę. To jest tak, Great White, to jest takie dobre, ale Mantis też jest dobry. To jest nieśmiertelna karta w sumie, weźmiemy. Te skóry są wyśmienite, bardzo dziękuję. Te typowe. Teraz, co my tu mamy? O, totem, albo tutaj mamy ognisko. O, pójdźmy po totem. Tak. Stara kobieta. I... mrówki. Albo jakieś inne owady. I lejenia, a tutaj jest niezabijalne. W tym momencie trochę żałuję, że nie widziałem mojego wcześniejszego. Tego, nie widziałem Mantisa. Gdybym to miał, to mógłbym Mantisów jakichś potężnych zrobić, ale dobra, trudno. Idziemy. I te. Póki co wszystko naprawdę wygląda jak klasyczne Inscription. Akt pierwszy. Porcupine, czyli ten kolco zwierzę, to kojot, okej. Czy mam coś tutaj ważnego do zrobienia na szybko? Wiewióra, weźmy całą wiewiórę, zarzucamy kota. Teraz stout, 1 na 2. Zginie od porcupina w takim wypadku. Więc zrzucimy go tutaj. I teraz, żeby to jeszcze przyspieszyć, wymieńmy stouta na wilka. Dzyń. 3 ząbki, dokładnie. I dobra, w następnej rundzie jeszcze nie wygramy, ale... może... nie, brakuje jednego, żeby wygrać, więc na razie nic tutaj nie będę robił, bo nie ma po co. Nie, wygrałem, na styk. Trochę smutny, nie mamy zębów. A idziemy do trapera, ale... ale tak, jedna za darmo. I nic więcej nie możemy. Poza tym, że jeszcze patrzeć, można kupić jego nóż. Okej. Trochę smutno, wiecie, że nie mogliśmy kupić więcej, ale... no nie moja wina. Kurczę, mogą pójść po kratę. Ale tak, znowu rzeźbiarka. I robaki. Chcę to skompletować, by ewentualnie potem mantisy mieć super potężne i inne tym podobne. Wiecie, wydaje się to naprawdę sensowne. No ale dobra, mniejsza z tym. I potem pójdziemy po wybór karty. Nie w ciemno, bo w ciemno to jest najgorsze, co może być. I tak, kojot. Kojot ubije mi stouta, więc... albo muszę spasować, albo nie wiem co. I dobra, żeby było jasne, zagram tutaj wiewiórę. Okej. Okej, przegrałem przez to chyba. Chociaż nie, jeśli wezmę wiewiórę, jeszcze tą wiewiórę, to nie przegram. W ten sposób mam 3 wiewióry, co pozwala mi użyć 2, żeby zagrać wilka, który będzie kontrolował to wszystko. I stołta, czyli łasicę, jeśli się nie mylę, po to, żeby tutaj pozbyć się kojota. Dobra. Dobra. Mogą też nam to oszczędzić, oczywiście, ale...
No nie trzymam, żeby to było aż takie potrzebne, więc... Po prostu idźmy dalej. Walczmy, grajmy czy coś. I tak, mamy kota. Kolejne dociągnięcie. Bullfrog, dobra. Trzy. Coś mi mówi, że w tej rundzie jeszcze nie zarobimy zbyt dużo, chociaż 4. Tak czy siak nie będzie. Jak to zagrać? Smutek. Bo tylko jednego zęba dostajemy, ale dobra. Robimy postępy, przynajmniej ząb się pojawił. A nie po koszcie, a jednak po gatunku. A to może pójdźmy po gatunku, szczerze. To może dostaniemy robaka? A gdzie ja położyłem tą kończynę? Jaszczur... O, robaki. Okej, nie jest najgorzej. Królowa mrówków, przyda się. Jest unkillable, więc będzie fajnie. I te, ognisko. Tak. Dobra. Czyli typowo. I teraz sobie pytanie, kogo ja bym chciał ulepszyć? Może wilka. Jeszcze się nie spotkałem od razu, mówisz, z tym, żeby za pierwszym razem mi tutaj dobijali, więc... Kto wie, może jeśli go raz ulepszę, będzie okej. Pomysł, tak. Trochę dłużej. Nie, 3x4 wilk wystarczy. Okej, zdążyłem. Zanim było coś więcej. Bo chyba, że źle klikłem. Ale dobra. Udało się. Hura. I w ogóle. Idziemy dalej. I tak, królowa mrówków. A tu jest jakaś skała, która ma efekt zrobiony z kamienia. Okej. Dobra. Nie mamy niczego do zagrania teraz, więc po prostu postawmy kota. Pozwoli nam to już mieć... jak to się nazywa? Nieśmiertelne wiewiórę? Albo coś wiewiórów podobnego przynajmniej? Nie. Nie potrzebujemy tego. Teraz tak, wilk. Czy zagram wilka, czy może jednak królową mrówków? Chyba królową mrówków jednak. Nawet jeśli mi zginie, to przynajmniej dostanę mrówkę. Będę mógł postawić i w sumie powinienem na odwrót, chociaż nie, dobra, to jest dobra decyzja. Tak. I teraz nawet jeśli dziabnie, to jestem w stanie ją zagrać ponownie. Chciałem powiedzieć, że poświęcając mrówkę, ale wezmę po prostu tak. No i w ten sposób mam to, jeszcze kolejną mrówkę, na którą niestety miejsca nie ma, więc na razie jej nie zagram. Ale no. Wygrałem to jeszcze znowu z jednym zębem zapasa. Jest dobrze. Okej. Teraz tu, potem po przedmiocik. I znowu tam coś wyskoczyło. Koza, pronghorn albo mysz. A. Szczerze, z tych wszystkich rzeczy chcę wziąć kozę. A dlatego, że tutaj, jeśli się nie mylę, będzie można połączyć co? Tak. Więc teraz najlepsza rzecz, jaka istnieje. Albo nieśmiertelna koza, albo albo kot z efektem kozy. Jako, że ja bardziej lubię kozy od kotów, to będziemy mieć nieśmiertelną kozę. Dobra, super. Nieśmiertelna koza. To jest to, czego mi było trzeba. Okej, tak, znowu oferuję kolejne rzeczy, czyli to podwodne, wąsze i lejenie. A, wezmę wąsze. Zostawię jednak nieśmiertelne mrówki, ale tak, opcje z wąszami też będziemy mieć. Przynajmniej tyle, co wąszami, co ze wszystkimi oszczurami, ale mniejsza i idziemy.
I co my tu mamy? Poza tym, że dmucha nam we świece i dostajemy trochę smokę, a nie grater smokę. Niestety, ale okej. Tak, hiho, to był prospektor, czy to był poszukiwacz? Wszystko po staremu. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć o tym. Poza tym, że jest tu kojot i... mamy kozę. Tylko czy ja chcę tą kozę stracić w pierwszej rundzie? Chyba nie. Więc dobra, zacznijmy na spokojnie. Po prostu ze stoutem. Teraz kojot. No niestety nas ugryzie. Ale no. Jakoś to będzie. Ej, super po prostu. Zapomniałem w sumie dismoke, czym trochę smoka zarzucić. Teraz straciłem dwa więcej. Można być głupie. Ale przegramy, jeśli tego nie zrobię, więc... pora ukraść kojotę. Żeby nie było, jestem świadomy, że ten hack pewnie już nie powtórzy i to była jakaś taka... zresztą w sumie nawet jest jakaś taka super potężna rzecz. Jeszcze będę płakał przez swoją głupią decyzję, ale... jak to mówił kiedyś ktoś w miarę monodry, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A konkretnie nie był to jednak nikt mądry, tylko w rzeczywistości mówił to podejrzewam Rejent z Zemsty. Więc no, można to zignorować, albo można słuchać tego. Nie moja w tym głowa. Ale dobra. Nie ugram tego jeszcze, ale dostaniemy mnóstwo kart, które były tam w pakieciku, więc super. Ołęła mój muł, po prostu. Z tego pokroju. Okej. Karty nam się kończą. Dobra, ale mam przynajmniej Great White. I teraz tak. Nie muszę się przejmować w sumie utratą królowej mrówków, więc poświęcamy te dwie karty. Przyszedłem tu królową mrówków, żeby dostać kolejną mrówkę też przy okazji. Które tak jeszcze bardziej przy okazji są nieśmiertelne, więc jej. Będziemy mogli zaburzyć sobie całą rękę mrówkami. I tak, czy coś jeszcze zostało? W sumie nie. Więc zarzucę tutaj tylko tak, żeby zarzucić mrówkę. I wykończ gościa. Wykończymy gościa. I coś mogę powiedzieć, na razie nie czuję tutaj tego wyzwania, niczego wyjątkowego. Gra jak do tej pory każda w pierwszym akcie. Więc tak. Widzę złoto w tych kartach oczywiście. Mrówka wróciła, złoty samorodek, tak. Królowa mrówków wróciła, złoty samorodek. A jak to działało? A, tak to działało, dobra. To w takim razie teraz jest idealna okazja, żeby szybko przygotować kozę. W ten sposób naprzeciwko kozy ten pies nie wyskoczy. I teraz tak, zacznijmy z grubej rury od Great White, który pozbędzie się od razu piesa. I w sumie wygra nam to bardzo szybko. Nawet inne moje karty nie są nam potrzebne. A. Na czym w sumie teraz taka jedna rozkmina, ile tam brakuje? Jeden. Niedobrze. Nie jestem w stanie tego w takim razie zrobić. Musimy taką rozkminę, a co jeśli? A nie, uda się chyba. Tak, uda się. Zrobię głupotę, ale ja chcę to sprawdzić. Co w momencie, w którym mielibyśmy dociągnąć kartę, ale nie mamy? B.
Bitw odcisnęła na tobie swoje piętro. Nie masz już więcej nowych stworzeń. Starvation czy Starvation. Śmierć głodowa, głodówka, coś tego typu. Okej, okej. Tak, zdecydowanie okej. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Zobaczyłem. Szczerze jestem usatysfakcjonowany. Nie atakuję, bo niestety tego nie atakuję, ale tak, i tak wygraliśmy przy użyciu królowej, więc ciekawe. I w sumie wiem też, że nie powinienem w takim wypadku, jak to się nazywa, dopuścić do tego, żeby karty mi się skończyły. Okej, pozwól, że rozpalę ci świeczki, nie będę ci zabierał życia jeszcze. No i tak, możesz wybrać rzadką kartę, wybieraj Monodrze. Long Elk, okej, znam go, to jest tak, ja tam potem będzie wyglądał inaczej. Urayuli, łatwo będzie go zagrać z kozą, albo Gek. Gek, oczywiście, że Gek. Nie, no tak na poważnie. Nieśmiertelny Gek. Nieśmiertelny Gek. Zawsze jakaś opcja. I szczerze nie wiem, czy bardziej Gek, czy Urayuli, bo obie karty są super. Ta wymaga kozy do działania, ta może zostać nieśmiertelna kosztem tego, że mrówki będą śmiertelne. Urayuli. Mamy nieśmiertelną kozę, to wykorzystajmy. I dobra, idziemy dalej. Okej, okay, i... Okej. Okay. Jesteśmy na śnieżnej linii. A, to jest coś nowego. Ale dobra, idziemy tutaj. Niestety będziemy walczyć z totemem, ale plecak. A musimy uzupełnić zapas specjalnych przedmiotów, bo zostały mi tylko kombinerki. Okej, okay, znowu coś. I teraz lejeń, mrówk albo wron. Mrówk. Ringworm. Chyba wiem, jak zastosować dobrze Ringworma. Ale tak, to znamy i to znamy. Ze wszystkich opcji to jest chyba najlepsze, więc dziękuję. To znamy. Wezmę wiewiórę jeszcze zapasową kolejną. I tak, jest tu gdzieś jakieś ognisko. Niestety nie ma. A mamy Ringworma, który, jeśli się nie mylę, chyba właśnie pozwalał wykorzystać ogniska na swoją korzyść, żeby, no, mieć za darmo. Niestety, dobra. Raven Egg. O, start nie najlepszy. Czy chcę blokować Raven Egga? Lepiej tak. Nawet kosztem śmierci Stouta. Chcę to zrobić. Więc tak. Dziab. O nie. Alfa. Nie lubię alfy. Wiewiór. Karta Bullfrog, dobra. Bullfrog jest dobrą kartą. Super, tak się wykluł. To może być trochę ciężko to ugrać. Dobra, zróbmy to tak. To przyblokuje go, przez co nie zginiemy od razu. A tutaj wiewiórka? Chyba najlepsze, co mogłem zrobić w tym momencie. Pomiędzy samą kwestię, że i tak raczej to przegram. Niestety, Great White mi teraz tu nie pomoże. To też nie. No niestety. Poddaję tą rundę. Smutne to. Następny boss, którym będzie... Teraz już nie mam pojęcia, czy rybak, czy... jak to się nazywa, czy będzie rybak, czy będzie ten trapper, ale... Tak czy jak będzie to ciężkie. Dobra, wybieram kolejne. To znamy i... To znamy. Szczerze, jego wezmę. Wydaje się być najsensowniejszy z tych opcji. I idziemy, nie użyłem przedmiotu, więc zostaniemy teraz Pakrata.
Nie możesz mieć przedmiotów. Ale mam nadzieję, że zaakceptujesz to. Szczurek, pakrat. No i to jest dobra karta, która się przyda zawsze. Więc tak, a tu jest usunięcie karty. Tam są grzyby, tutaj ognisko. Pójdziemy do ogniska. Chcę sprawdzić, czy dobrze pamiętam z ringwormem. Jeśli tak, to się pozbędziemy ringworma i jeszcze będziemy mieć spokój, a póki co... Fatalne rozdanie. Może wiewiórę w butelce zmarnować po części. I zacznę od razu, mówię już, od wilka. Nie będę zagrywał po prostu pronghorna w taki sposób, bo... jest zbyt nieprzewidywalne. Wilk da mi tutaj przewagę. Chwilowo. Więc tak, co my tu mamy? Urajuli. Super. Dlatego, że go nie wykorzystam za szybko. Mhm. Potrzebuję czegoś jeszcze? Tak, potrzebuję. Bullfrog. Nie mam jak go zagrać. Przetrwam tę rundę? Oczywiście, że tak. Nie przetrwałem. Źle to wykalkulowałem. Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Defeat. Misplaced 10? Co? Tam achievementa Rookie's Mistakes. Tam Rookie Mistake, okej. Nie wiem, czy coś więcej tu mogę powiedzieć. Czy coś odblokowałem? Może? Jakoś? Nie, chyba nic. Więc cokolwiek to było, to... nic mi nie dało. Chociaż może the vlog? Nie, dosłownie nic. Poza tym, że mam achievementa. No, to teraz tak, nowy przebieg znowu. Wezmę znowu takie samo. I no, ruszajmy. Jeszcze raz pokażę. Bo czemu nie w sumie? Okej, okay, ładna talia. Okej, okay. Super i... zaczynamy od śniegu? Okej, okay, to już jest naprawdę dziwne. Tak, tak, trochę skór. Pokazuj to, co tu ma. I czy jest coś dobrego? Będzie zadziałać trochę inaczej niż ostatnio. I to tak zrobimy. Przydałoby się tak zrobić, ale nie mam jeszcze kota, więc na razie pójdźmy po pakrata Gardisowego. Tak. Pakrat. Bardzo przyjemna karta. I dobra, idziemy na bitwę. Wyposażenie w nic sensownego. A co mamy zamrożonego oposa? I mógłbym użyć kozy, żeby od razu potem pakrata zarzucić. Tylko czy to ma sens? Nie, wydaje mi się lepiej zagrać to w ten sposób. Tak, 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 tak. Dobra. Wiewiórka. Nie ma co się śpieszyć. Damy radę, ugramy to. Kolejna wiewiórka, bo czemu by nie? 2 na 4 to nie, nie ma sensu. Okej. Tak, tak. Pakrata zarzucę tu, bo czemu by nie? Prawda, nic nie dostanę, ale nie ma co płakać za tym. I dobra. Karta zwykła. Widzę, dokąd to zmierza. Poddaję się. Możesz zaakceptować moje poddanie się, albo wykonać to powolną metodą. Dobra, czemu nie? Idziemy na szybko, bo czemu nie? Nie ma co się męczyć. O, tutaj idziemy, bo widzę, co temat, tam są okropne.
Okej. Okay. Skałka, no i musimy szukać czegoś standardowo. Weźmiemy tą. Tym razem, co tu mamy? Złota skóra. Wow. Złota skóra. Za to można naprawdę porządne karty dostać, więc... Muszę przyznać, mam farta. I teraz tak... tutaj jest niestety to, więc... Nie chcę. A tu jest tylko zwykła bitwa i to będzie kolejne spokojne miejsce, więc... Damy radę. Wzmocnienie mocy. Wzmocnienie mocy. Wiem. Komu trzeba to dać? Bullfrogowi. Rzecz jasna. Okej. Zaryzykuję. Okej, czyli tutaj można tylko dwa wzmocnienia robić. Ciekawe, kiedyś dali więcej okazji. Ale dobra, taki bullfrog 3x2 za 1. Dodajmy do tego moc karalucha i będzie super. Okej. Tak. No. Jak tylko będzie okazja, muszę połączyć naprawdę bullfroga z kalaruchem. Tak. Karaluchem, nie kalaruchem. Ale mniejsza. Ja zawsze będę plątał języki, mowę polską. Bo ja tak mam w swojej naturze. I dobra, tak. Tak. Wiewiórna wilka. Standardzik. I wygrana z jednym zębem. Super. Widzę też trapera. Okej, nie ma kończynki, standardowo sparrow. Nic wyjątkowego, ale może być. I ringworm. Ringworm. Biorę gościa, bo chcę naprawdę sprawdzić, czy będzie to działać tak, jak pamiętałem. Dobra. Będzie to trochę marnotrawstwo, jeśli go nie stracimy, ale... Chcę go stracić. Ja chcę go stracić, żeby sprawdzić, czy to działało tak, jak pamiętam, czy nie. Więc teraz wszędzie będę pchał ringworma i idziemy znowu tutaj, bo nie chcę totemów. A tu jest trapper, to może uda się kupić jakąś skórkę dodatkową. O, dobra, ringworm 2x1 też nie jest z niczym złym, więc... takie wiewióra. Ringworm, no tutaj, no. I powoli, na spokojnie. Swoim tempem będziemy to ugrywać. Teraz mój ringworma. A to znaczy tylko tyle, że skoro miałbym go i tak stracić, to wolę zrobić to w ten sposób, żeby już wilka i wygrać zamiast tego. Co prawda bez dodatkowego zęba, ale nie ma co płakać. Mamy tylko jednego zęba. Teraz przy okazji widzę. Więc na nic nas nie będzie stać niestety, bo to są za dwie. Smutne to, ale... No, zawsze przynajmniej tą jedną mamy. I teraz... O. Okej, teraz życie. Jeśli tutaj teraz dwa razy to przeżyję, to tego ringworma już nie chcę tracić. Nawet teraz bym nie chciał, chociaż... Dobra, straciliśmy ringworma. Był 2x3. Ale... Podkreślam, ale... Jeśli to działa tak, jak myślę, teraz będziemy mieli gwarantowane dwa ulepszenia za każdym razem, kiedy będziemy tylko to odwiedzać i... Wieczne poświęcanie. Biorę. Teraz tylko trzeba znaleźć odpowiednią kategorię i... Na zakończenie wszystkiego idziemy walczyć z... w sumie chyba z traperem. A jeśli tak, to... Na nie będzie najłatwiej. Tak, trapper. To jest w sumie zrozumiałe, że w sumie walczymy z nim, bo to była jego kraina, ale tak... Jeśli mam całkowicie szczery, to nie wiem, jak mam to ugrać. Walka z nim jest cholernie trudna, z tego co pamiętam. Więc tak... Jakkolwiek to nie będzie, nie będzie wyglądać, nie wiem, czy sobie poradzimy. Teraz tak mogę dwóch... Nie,
Nie. Tutaj chcę się pozbyć tej pułapki, żeby potem mocniejszych kart mi to nie zżerało. Na zawsze jakaś skóra z tego lepsza. Okej, jak sytuacja? Jeszcze trzy musimy zadać. Czyli w tej rundzie muszę zablokować co najmniej większość. Nie. Karta. Tak. Bullfrog, super. Bullfrog jest na tyle mocny, że to jeszcze jest dla mnie nadzieja. Więc tak, 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 tak. Nie mam wiewióry. A to znaczy, że musimy coś ukraść, to... Zwykłego bullfroga znowu ukradnę. Wiem, że to może byłoby lepszym wyborem, ale... Mniejsza z tym już. Dobra, 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 dobra. Mhm. Kolejna karta. Królicza skóra, niestety. Dobra, ciągniemy kolejną. Wilk. Nie zagrywam, bo jeśli nie mylę, chyba stracimy tutaj wszystko za chwilę. Ale tak, dociągnę wiewiórę na wszelki wielki. I kończymy rundę. Bez nadmiarowych zębów, chociaż tutaj zębów i tak się bym nie dostał, więc nie jest aż tak źle. Wspaniałe skóry, ale cykl musi trwać. Handlujmy. Niesamowite karty, zaakceptuję tylko najlepsze skóry za nie. Handluj za co możesz, ale wiesz, że reszta będzie walczyć po mojej stronie, czym będzie walczyć dla mnie. Raz, dwa, trzy, przepraszam, raz, dwa, trzy, tylko trzy możemy przehandlować? Wydawało mi się, że mamy tego więcej. Nie, cztery, dobra. Aha. To, na pewno. To też wydaje się być dobrym wyborem. I... co? Okej, jeszcze mam jedno, to... Jak jeszcze jedno mogę, to wezmę to. Inaczej bym wybrał, oczywiście. Ale ma... Ja czuję, że jestem gotowy. Jest okazja, żeby pozbyć się tego, tego... O tak, o tak, o tak, o tak, o tak, 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 to będzie idealne. Pozbędziemy się dwóch bardzo wrednych kart. Prawda, Elk przyszedł, ale... Ale tak, my też mamy Elka teraz, więc... Tak... Nie, co żebym zrobił? Jezus, jakimś tym idiotą. Chciałem to zrobić tylko. Nie chciałem poświęcać Elka, ale trudno. Wygraliśmy. Bez zębów, ale wygraliśmy. Pięknie. Pozwól, że rozpalę ponownie. Straciłem niestety złotą skórę, ale daliśmy radę i... karty. Muszę przyznać, dziwnie łatwo było. Long Elk. Ameba? To było wcześniej, czy nie? Amalgam jest wszystkim naraz. Biorę. To jest karta, która jest właśnie, jak mówię, wszystkim naraz, to będzie potężne. Ale dobra, daliśmy radę, jej. Hurra. Zobaczmy. Okej. Jesteśmy teraz na mokradłach. I szczerze, to mokradło bym już wam nie pokazywał, gdyby nie to, że chcę zobaczyć, czy dobrze pamiętam, że Ringworm usuwa ludzi stamtąd. Okej, Elk. Kalaruch. Mam Kalarucha już. I mam też Bullfroga. A to oznacza, że w sumie... Będę drugiego Bullfroga na wypadek, gdybyśmy spotkali grzyby. No to teraz na zakończenie idziemy tutaj. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tak, dokładnie. I teraz w sumie mam tego dobrego bullfroga. To wiecie co, ja ulepszę stołta. Żeby mieć jak najwięcej takich w miarę sensownych kart, które nie są super drogie ani nic. I... Czy to jest kohandlarskie? Teraz, kiedy w sumie nie mam skór? Nie, nie, nie wstawaj.
Czekaj, chwila, tam coś nowego jest. To pójdę tam jeszcze dzisiaj, w tym odcinku. A co dalej, to się zobaczy kiedy indziej i... Okej, okay. A jaka sytuacja? Pszczoła, pszczoła. Czarna koza. Nie jest to najlepsza decyzja, dobra. Zagram tak. Zobacz tego kozę. A za kozę amalgama albo pokrata, ale parkuję przedmiotów, więc rzucę pokrata. Stanę klipsydrę. Okej, to jest, jeśli nie mylę, pominięcie tury wroga. Potężna rzecz. Dobra. Karta tutaj. Rabbit pelt? Skąd do cholery ja mam rabbit pelta? I to serio się pytam. Jeśli ktoś umie mi wytłumaczyć, będę wdzięczny. Ale skąd ja wziąłem rabbit pelta? Myślę, że no, sam widzieliście, że przed chwilą w sumie chyba wydałem wszystkie skóry, które mieliśmy. A jednak rabbit pelt jakimś cudem został mi... A go miałem w talii, a tam tylko rzeczy, które miałem w ręce, były brane pod uwagę. Możliwe. I okej, to ten fajny bullfrog się trafił. Oczywiście nie zmienia to faktu, że tak... I tak nie jest to aż tak potrzebne. A teraz... Ale tak, wezmę go, wystawię. Może uda się trochę zębów nagromadzić na coś, po coś. Nawet nie wiem po co w sumie do końca. Dobra, a brakuje. Dobra. Nie dostanę dużo zębów. No ale zawsze jedno chociaż. I tak, idziemy tu i to muszę zobaczyć. Wiem, że jest jakieś ognisko, ale tamto muszę zobaczyć, bo tam coś jest i... River Otter, Pronghorn... z tych trzech opcji biorę Pronghorna. No i teraz, co to jest? O nie. Wydawało mi się, że wyrzuciłem tę butlę do rzeki. Nie, nie. Będę przydatny. Będę malował, tak jak mistrz. Nie tak dobrze jak mistrz, nie. Mogę zrobić parę błędów. Co mam do ciebie namalować? He? Chyba nie rozumiem. I... A, nie straciłem tych... Tych, okej. Co masz dla mnie malować? Chyba nie rozumiem, o co chodzi, więc... Dajmy coś, czego by to mnie uderzało, jak wilk. Tak. Zobaczymy, co jestem w stanie zrobić. Co o tym myślisz? Czy mistrz byłby dumny? Proszę, powiedz tak. Czy to jest dosłownie takie jak twoje karty? Czy to jest dobre? Wystarczy. Nie powoduj, żebym... Nie zmuszaj mnie, żebym cię znowu odłożył. A, okej. 4, 2, za 2. Okej. Tutaj mam odpowiedź na moje pytanie, co to pole robi? Duplikuje naszą kartę z jakimiś zmianami. Nie będę narzekał, wilk 4 na 2 nadal super rzecz, ale tak. Myślę, że chyba też na tyle na razie wystarczy, więc ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak do Casey Moda, Cham Moda. Nie wiem, czy będziemy wracać, bo nie ukrywając, spodziewam się trochę czegoś innego, a nie po prostu znowu rozgrywki z Leszem. No ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu trzymajcie się, no i hej, hej.